Witajcie. Mamy trzeci dzień murowania. Część garażową mamy gotową. Trzy warstwy wszędzie. Cyk. To jeszcze tylko stopa kominowa. Z tego tytułu, że ona idzie w tej ścianie, która będzie wyżej, to stopa kominowa musi iść też na tą samą wysokość. Tu już zostaje fundamencik pod schody, zostanie jeszcze dobetonowane. No i cóż, tutaj też mamy długą ścianę, trzy warstwy. Tu kawałek mamy trzy warstwy. No i powoli sobie ciągniemy narożniki. Teraz troszkę gęstszą zaprawę zrobiliśmy, dzisiaj trochę lepiej to wiąże. Także postaramy się powyganiać narożniki już na te gotowe 6 warstw. Jeszcze nam chwilka została, także już dzisiaj się chyba tylko na tym skupimy, żeby mieć te wszystkie narożniki już wyprowadzone i żeby zostało nam tylko uzupełnianie. Pokażę wam coś na temat tego podciągania kapilarnego. Zobaczcie, tutaj na tej budowie bardzo fajnie to widać, bo mamy całe ławy odkryte od samego posadowienia. I tutaj jak dobrze było widać i jeżeli śledziliście nasz kanał, to widzieliście, że ta działka jest cholernie mokra i ta woda non stop stoi. Tak samo tutaj, zobaczcie, dalej ta woda stoi i cały czas te ławy są tak jakby w wodzie i zobaczcie na jaką wysokość ta wilgoć podchodzi. Zobaczcie. Tu jest cały czas woda i zobaczcie do jakiej wysokości podciąga ta wilgoć. Jest to maksymalnie 10 cm w rogach, więc dosłownie 1/4 ław fundamentowych, cała reszta jest suchutka. Tutaj nawet sporo mniej, zobaczcie. Widać doskonale, jak to się zachowuje. Nie ma miejsca, w którym przekroczyłoby 10 cm. No i te 10 cm też jest tylko i wyłącznie w rogach. Więc nie ma żadnej obawy, że ta wilgoć kapilarnie do góry wejdzie w ściany fundamentowe. Po uzgodnieniu z kierownikiem budowy, tutaj z tej budowy oczywiście, kierownika, który prowadzi tą budowę, zdejmujemy tą papę w rdzeniach i jeżeli nie dojdzie szlam, to smarujemy tylko i wyłącznie dysperbitem. Fizycznie i tak ten beton, który będziemy lali w rdzenie, fizycznie, technologicznie on się nie połączy z ławą fundamentową. Musiałoby to być betonowane w przeciągu tamtych 24 godzin, żeby on się technologicznie połączył. No ale żeby nie tworzyć tego tak zwanego przegubu, to zostanie zdjęte. Zostało nam tutaj po 3 warstwy. Tam już mamy 4 narożnik, tu też mamy 4, tu też mamy 4. Także co, lecimy z tym koksem. Nie pogoni się. Trzeba uważać, żeby nie posuwać, nie pozruszać dolnego, tego, który już jest obsadzony. Jak jest trochę gęstsza zaprawa, to na spokojnie można jeden na drugim murować, bo on po chwili już będzie w miarę stabilny, szczególnie jak się go zaspoinuje. Wyższa poziomica. I to tylko pion. I tu ma się zgrać. I tu ma się zgrać. Jest.
cyk. I cyk, i fuch. Opsa. Osiemnaście. Jest w ten sposób trochę skakania, wiem. Ale nie przeszkadza mi to. Taki relaksik od większej ilości, od metrów. Dzisiaj metrów już zrobiliśmy wystarczająco. I następny tu, cyk, cyk. Pasuje. Jak już są wszystkie winkle wyciągnięte, to idzie naprawdę szybko, bo tylko sznurek się czepia i ogień. Dobijamy. Może zostać. Jest tutaj. Teraz jest. No i dobra. Lecimy po kolei. Wszystkie, które mamy. Rozkręcimy sobie muzykę. Zaraz będzie chyba padać, co? Fajna na dzisiaj. Nie udało nam się wszystkich wyciągnąć. Skończyła nam się zaprawa. Już nie mieszaliśmy nowej betoniarki, bo i tak niedługo będzie ciemno. Także mamy tu cały wyciągnięty, ten cały wyciągnięty, tamten cały wyciągnięty. No i tam jeszcze po jednym zostało. Także tam już na bieżąco sobie to zrobimy. Tu już można spokojnie to zamykać do końca. Te ścianki, gdzie mamy tam rdzeń, to będziemy murowali na bieżąco. Rządek zamkniemy, postawimy następny. No bo tam docineczek dość sporo będzie. Tam tą krótką w ogóle od poziomicy zrobię, te dwie krótkie. No a tutaj, tak garaż gotowy. Tu mamy po trzy rzędy. Trzeci dzień murowania dzisiaj. Więc myślę, że całkiem spoko. Spora część już odchodzi, no bo cały garaż. Na garażu jedna warstwa to jest 66 sztuk. Więc dość sporo odchodzi. No a to już. A to już klocuszki, zabawa. Tu widzicie jeszcze jeden do góry. Musi pójść tak samo. Tam jeszcze, w tamtym winklu jeszcze jeden do góry musi pójść. No ale to już tak jak mówię, na bieżąco. Ten od razu sobie w poniedziałek wyciągniemy do góry, tamten też od razu wyciągniemy do góry, żeby już mieć te cztery rogi gotowe i w międzyczasie będę dokładał już te wewnętrzne. Myślę, że obrys spokojnie sobie w
poniedziałek ogarniemy, no bo jutro mamy dzień wolny. Sobota, weekend. Tradycyjnie pamiętajcie o łapce i widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się, hej, pa.